Na trzy kwarty starczyło sił koszykarzem Siarki Tarnobrzeg w starciu z Czarnymi ze Słupska. Przez 30 minut podopieczni trenera Pyszniaka dotrzymywali tempa wyżej notowanym rywalom. W końcówce Czarni przejęli inicjatywę i wygrali w Tarnobrzegu 83-71. Wąską rotację w Siarce dodatkowo osłabił w starciu z drużyną ze Słupska brak narzekającego na kontuzję Garego Bela. No we wtorek na treningu, w połowie treningu, powiedział, że go w brzuchu kuje. Zrobiliśmy badania, ma mikroskopijne, taka jest diagnoza lekarzy. Był i w Rzeszowie, i w Tarnobrzegu na USG. Mikroskopijne, można powiedzieć, że jakieś nadciągnięcie. No nie wiem, ale mówi, że go boli tutaj pod brzuchem. Słupszczanie rozpoczęli to spotkanie bardzo ofensywnie. Po czterech punktach z rzędu zdobytych przez Czejkena Mbodia prowadzili 9-3. Później mieli jeszcze 5 punktów przewagi dzięki trafieniu Jarosława Mokrosa, ale Siarka odrabiała straty i po akcjach Mfona Udofi doprowadzała do remisu. Ostatecznie przed drugą kwartą tarnobrzeska ekipa traciła do rywali tylko 4 punkty. Drugą kwartę Siarka zagrała bardzo dobrze, wygrywając tę część meczu 20-13. Najpierw po trafieniu powracającego do dobrej dyspozycji rzutowej Kacpra Młynarskiego, Siarka doprowadziła do wyrównania, chwilę zaś później po akcji Jakuba Zalewskiego wyszła na pierwsze w tym spotkaniu prowadzenie 30-27. Na 3 minuty przed końcem tej części meczu, dzięki trafieniom Fona Udofi, tarnobrzeska ekipa powiększyła swoje prowadzenie do 6 punktów, zaś przed regulaminową przerwą Siarka wygrywała 41-38. Trzecia kwarta ponownie była bardzo wyrównana. Siarka utrzymywała niewielkie prowadzenie, jednak Czarni sprawiali wrażenie, że tylko czekają na moment, w którym przejmą ten mecz. Wraz z upływem czasu goście nie tylko doprowadzili do wyrównania, ale również wyszli na niewielkie prowadzenie. Ostatecznie dzięki trafieniu Jakuba Zalewskiego w ostatniej sekundzie meczu, przed czwartą kwartą Siarka traciła do rywali zaledwie 2 punkty. Ostatnia kwarta należała już tylko do Słupszczan. Bardzo zmęczeni podopieczni trenera Pyszniaka nie byli w stanie utrzymać wysokiego tempa tego spotkania, co skrupulatnie wykorzystali rywale, szybko budując ponad 10-punktową przewagę. Popis celności dał w tej części Jarosław Mokros, trzykrotnie trafiając za linii 6 metrów i 75 centymetrów. W ostatniej akcji meczu trójkę trafił jeszcze Jakub Patoka, jednak nie miała ona żadnego wpływu na losy spotkania i Siarka przegrała 71-83. Głównym zadaniem naszym było utrzymanie Siarki na 15 punktach w każdej kwarcie. Druga połowa była nasza, w naszym wykonaniu była zdecydowanie lepsza w zbiórkach, w ograniczaniu Siarki w grze w ataku. To było naszym podstawowym zadaniem i dzięki temu wygraliśmy. No generalnie myślę, żeśmy niezły mecz zagrali. 2-3 kwarty graliśmy dobrze, przestój. W czwartej kwarcie, pierwsze 2-3 minuty, za łatwo traciliśmy punkty, odjechali nam na te kilka punktów. Oddaliśmy nieodpowiedzialne rzuty w nieodpowiednim momencie, te 3 niedoloty, tam Patoka zamiast rzucać kroki zrobił tutaj spod dziury 2-3 akcje. No i te 10 punktów wykorzystał Słupsk i wygrali, także gratuluję. Dalej będziemy grać i walczyć. Po 16 punktów dla Siarki rzucili Kacper Młynarski i Mfon Udofia. Dwucyfrowy wynik zanotował również Zach Robins, który skończył zawody z 11 punktami na koncie. I thought we played pretty well for three quarters. We were running really, really well in transition. Our new point guard move does a good job of. Przez trzy kwarty graliśmy bardzo dobrą koszykówkę, dobrze broniliśmy, biegaliśmy do kontrataków, dobrze rzucaliśmy. Niestety wszystko jakby się załamało w czwartej kwarcie, słaba nasza obrona, niecelne rzuty spowodowały, że no, ten mecz zakończył się porażką. Ekipie gości wyróżniał się Jarosław Mokros z 18 punktami i 11 zbiórkami. Słaba pierwsza połowa, słaba koncentracja, praktycznie zero obrony. Siarka zdobyła nam zbyt wiele punktów z kontrataku. W drugiej połowie na szczęście broniliśmy dużo lepiej, panowaliśmy zbiórki. Jakieś udało się rzucić trójki, dzięki temu zapaliśmy oddech i zaczęliśmy grać troszkę spokojniej. Gratulacje też dla Siarki, to jest zawsze trudny teren, ciężki mecz za nami, cieszymy się, że wygraliśmy.
czwartkowej kolejce siarka, znów osłabiona brakiem kontuzjowanego Garego Bella, zanotowała kolejną porażkę, tym razem przegrywając w koszalinie z miejscowym AZS-em 78-87. W sobotę 20 lutego tarnobrzeska ekipa podejmie we własnej hali PGE Turów z Zgorzelec. Będzie to zaległe spotkanie 14 kolejki, mecz rozpocznie się o godzinie 18. Bardzo wietrzna aura nie odstraszyła miłośników aktywnego wypoczynku, którzy w niedzielne przedpołudnie pobiegli i pomaszerowali wokół jeziora Tarnobrzeskiego. Ta zimowa forma rekreacji cieszyła się sporym zainteresowaniem. W biegu na dystansie 10 km i 600 metrów wzięło udział ponad 200 zawodników, w tym ponad setka z samego Tarnobrzega. Sporą grupę uczestników stanowiły również osoby uprawiające marsz Nordic Walking, dla których przygotowano dwa dystanse, krótszy o długości 5 km i dłuższy, stanowiący jedno okrążenie wokół zbiornika. No chętek nie brakuje, zwłaszcza, że jest to formuła taka przyjacielska. Koledzy, spiknęliśmy się, przygotowują się do całego sezonu 2016. Tutaj nie ma jakichś pisowych, biegamy za darmo. Nagród też nie ma, także nie ma w pogoni za wynikami, za nagrodami. To jest dzisiaj dla zdrowia wszystko i jak widać, wszystko się udało. Najszybciej dystans 10 km i 600 metrów pokonał Michał Wojciechowski, zawodnik klubu biegacza Witar Tarnobrzeg. Wczoraj był drugi sprawdzian kadry Polskiego Związku Lekki Atletyki w Spale. I spotkali się dobrze zawodnicy, ci, którzy tam rokują nadzieję, sprawdzian kadry po to, żeby tam osiągać te wyniki minima na Mistrzostwach Halowych Europy. No i między innymi Michał był zgłoszony od nas Witaru Tarnobrzeg. Przygotowuje się w marcu do Mistrzostw Europy, z tym, że wcześniej dwa tygodnie będą Mistrzostwa Polski. Oczywiście nie do słyszących. I jako sprawdzian wypadł dość bardzo fajnie, okazale. Pobił rekord życiowy swój na dystansie 1000 metrów. 2:36:29, o ile tam się nie pomyliłem, te kilkanaście sekund, coś takiego. Także jest to dobry prognostyk, mimo to, że boryka się już półroczną kontuzją pięty, no ale jakoś tam sobie pomału radzimy. Dla większości startujących bieg był formą treningu i przygotowań przed zbliżającym się sezonem biegowym. No wiatr był naprawdę szlifujący charakter. Ja miałam wielkie szczęście, bo dołączył do mnie kolarz, który no może tam bardzo mi nie napomagał, bo to wiadomo, że rower nie osłoni tak biegacza od wiatru, ale jednak towarzystwo człowieka, który opowiada, jeszcze w dodatku ma historię kolarską, taką no naprawdę imponującą, kolega Szurkowskiego, człowiek, który jeździł Tour de Pologne, to naprawdę dodawało sił mocno na drugiej stronie, gdzie naprawdę wiatr no stawiał po prostu. Generalnie biega maratony. Ultramaratony, czyli 100-kilometrowe biegi 80 w górach, stromych górach przede wszystkim. Jestem w szoku, tym bardziej, że w tamtym tygodniu w Cisnej ukończyłem maraton bieszczacki, dość wymagający, w ciężkich warunkach, więc jestem tym bardziej zadowolony, że tutaj przebiegłem się treningowo i trzecie miejsce zająłem. Wiatr na pierwszych 4 kilometrach był... Nie był sprzymierzeńcem, ale warunki wszyscy mają jednakowe. Otwarta formuła biegu sprawiła, że obok zawodowców wystartowali amatorzy, wśród których znaleźli się również miłośnicy biegu ze swoimi czwornożnymi pupilami. Może powiedzieć, kto się bardziej zmęczył, pan czy pies? Nie, no na pewno ja. Pies jest przygotowany już przez naturę chyba do takich dystansów, także dla niego to nie było żadne wyzwanie, dla mnie już jednak trochę tak. Tym bardziej, że ostatnio mało trenuję, także na pewno pies przyjął to z mniejszym jakby zmęczeniem niż ja. Z początku jak najbardziej on ciągnął bardziej, już pod koniec ja musiałem go motywować, ale daliśmy sobie radę, wspieraliśmy się, biegniemy drużynowo, także to też nie jest tak, że pies cały czas mnie ciągnie i to jest łatwiej. Także ja bym się z niektórymi zawodnikami mógł nawet zamienić i to nie jest tak prosto, wcale jak się wydaje, że to pies podciągnie do samej mety. Niedzielny bieg to już tradycyjne otwarcie sezonu dla amatorów biegania z Tarnobrzega i okolic. Oczywiście najważniejsza impreza, klub biegowy w Tarnobrzegu, maraton Jezioro Tarnobrzeskie. No i w międzyczasie jest bieg Siarkowca, bieg nadwiślański, bieg Stolowej Woli, w naszym regionie te biegi. Tu przygotowujemy się do sezonu, aby później walczyć właśnie o te laury, które ci zawodnicy walczą. Serdecznie zapraszam w imieniu swoim, jak i organizatora, czyli Gminnego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Sprint Gorzyce na Gorzycką Piątkę, która już jest zaplanowana na 4 września tego roku. Na
Najlepsi sportowcy z Nowej Dęby otrzymali wyróżnienia i statuetki podczas czwartej już edycji Balu Sportowca organizowanego przez Miejski Klub Sportowy Stal Nowa Dęba. Było to dla nas też wyzwanie, żeby jednak zmotywować, docenić, wyróżnić takich sportowców. Dla nich to jest na pewno też kolejny bodziec do pracy. Czują się zauważeni, czują, że wspieramy ich, że zależy nam na ich sukcesach, że pracujemy na to, żeby te sukcesy były również jakby z naszej strony. Szczególnie jeżeli chodzi o rok miniony, to trzeba powiedzieć, że to był naprawdę świetny rok dla sportowców z Nowej Dęby, dla sportowców Stali Nowa Dęba konkretnie. Indywidualnie wyróżniłbym tutaj Kamila Gurdaka, naszą nadzieję na to, że być może znajdzie się na olimpiadzie w Rio. Drugie takie osiągnięcie, o którym warto tu wspomnieć, to badmintoniści, którzy po 10 latach wrócili do ekstraklasy. I trzeba powiedzieć, że to tak zrobione swoimi zawodnikami, zawodnikami w wieku no naprawdę młodzieżowym. Cieszy nas także postawa piłkarzy, którzy no w trudnej sytuacji znaleźli się po ubiegłym sezonie i tylko z rządzeniem losu znaleźli się z powrotem w czwartej lidze. I tu początek też nie był dobry, ale nowy trener wlał nowego ducha w zawodników. Zgodnie z przewidywaniami za największy sukces 2015 roku uznano postawę lekkoatlety Kamila Gurdaka. 800-metrowiec z Nowej Dęby w minionym roku wywalczył m.in. tytuł wicemistrza świata w sztafecie oraz brązowy medal na Uniwersjadzie w Korei Południowej. Jestem tutaj pierwszy raz i pierwszy raz takie wyróżnienie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. No to jest kwestia tego, że w ubiegłorocznym sezonie uzyskiwałem dobre wyniki. Z tego też się bardzo cieszę, że władze miasta oraz pan burmistrz czy pan prezes doceniają też moje osiągnięcia, moje wyniki. No i z tego się bardzo cieszę, że jakoś jestem zauważalny w swoim środowisku, tak? W sekcji piłkarskiej tytuł młodzieżowca roku trafił do bramkarza czwartoligowej Stali Piotra Tomczyka. Jestem bardzo wdzięczny za to, co dostałem, za to, że trener, prezes oraz wszyscy działacze, moi koledzy z drużyny są ze mną. Jestem bardzo dumny z tego, że mogę reprezentować te barwy i myślę, że razem z tą drużyną, jaką teraz zbudowaliśmy, dzięki trenerowi, dzięki chłopakom, którzy się starają, damy sobie radę, utrzymamy się w tym sezonie i mam nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy. Pierwsze mecze, powiem szczerze, byłem na wszystkich, byłem bardzo zestresowany, jak to dalej się tam potoczy, ale jednak w tych kolejnych pokazał już swoje prawdziwe oblicze, byłem bardzo zadowolony. Mało tego, nawet po kilku meczach mówiliśmy, że jest to jeden z najpewniejszych punktów w naszej drużynie. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z trenerem, mówił, że jeżeli będzie ciężko pracował, widzi w nim podstawowego zawodnika, a jest to argument niesamowity, bo on jest młodzieżowcem. Także wedle tych przepisów mamy jednego młodzieżowca z głowy na 11, co stawia nas w komfortowej sytuacji. Wyróżnienia Serce ze Stali tym razem trafiły do grających na pozycji pomocnika Szymona i Kamila Serafinów. Na pewno jest to bardzo duże wyróżnienie i cieszę się, że zostało to docenione przez wszystkich. Motywuje jeszcze bardziej do pracy i dzięki temu no, aż chce się grać w piłkę, chce dalej się być w tym klubie. Od 15 lat po prostu gram w piłkę w Nowej Dębie cały czas. Po prostu stale chyba noszę w sercu, nie? Na to wychodzi. Dlatego tak, są takie wyróżnienia, nie? Przechodzili wszystkie szczebelki, tak jak już mówiłem, od trampkarza, młodszego, starszego, juniora do seniora są z nami do dzisiaj, w tym trudnym momencie, który spotkał nas na wakacjach, gdzie tam częściowo drużyna się rozsypała poprzez reorganizację. Oni z nami zostali, zbudowaliśmy na nowo drużynę i wynik uważam był końcowy, rewelacyjny, dlatego postanowiliśmy się im przyznać te statuetki. Za trenerską pracę wyróżnieni zostali Andrzej Majdański, trener juniorów starszych Stali, Dariusz Karnat, trener trampkarza, Janusz Chynowski, szkoleniowiec pierwszego zespołu. Popularny Chyna otrzymał jeszcze jedno wyróżnienie, płuca ze Stali, specjalnie utworzone dla podkreślenia jego zaangażowania w pracę z drużyną. No na pewno się nie spodziewałem tego, że dostanę aż takie dwa wyróżnienia. Być może jedno jako trener gdzieś tam może przez głowę mi przeszło, ale na pewno nie spodziewałem się tego, że płuca ze Stali. Ja myślę, że kilku chłopaków zasłużyło na to, żeby dostać takie wyróżnienie. No przypadło ono mnie, no, aczkolwiek cieszę się bardzo. Dziękuję przede wszystkim prezesowi za takie wyróżnienie, aczkolwiek no, zdecydowałem się na grę w drużynie, żeby pomóc temu zespołowi.
Jeżeli to się udało, a zostało to zauważone, to ja się bardzo cieszę. Naprawdę jest to według mnie wzór, jeżeli chodzi o zawodnika, to jak trzeba się prowadzić piłkarsko. No i oczywiście to prezentuje w późniejszych latach. Zresztą to widać po Januszu, na boisku jest profesjonalistą. Dlatego stworzyliśmy nową kategorię, nazwaliśmy ją płuca ze stali, bo nikt takich nie posiada jak on. Za świetną postawę w końcówce rundy jesiennej czwartej ligi wyróżnienia otrzymali wszyscy piłkarze nowodębskiej drużyny. W tym roku zakładamy sobie zupełnie inny cel. To musi być naprawdę 100% utrzymanie, już nie w sposób taki, jakie poprzednie dwa lata, tylko po prostu czysto sportowy i punktami. Za wieloletnie wsparcie dla klubu udzielane przez samorząd, pamiątkowa statuetka od prezesów Podokręgu Stalowa Wola i Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej trafiła do rąk burmistrza Nowej Dęby Wiesława Ordona. Ja chcę powiedzieć, że również władze samorządowe dostrzegają działalność, a szczególnie talenty. I decyzją burmistrza zostało przyznanych 5 stypendiów sportowych dla najlepszych zawodników, wszystkich ze stali Nowa Dęba, plus do tego kilkunastu otrzymuje nagrody rzeczowe w określonej wysokości finansowej, natomiast nagroda finansowa specjalna została również przyznana Kamilowi Górdakowi. Mam nadzieję, że to wsparcie ze strony samorządu również pozwoli im osiągać coraz lepsze wyniki. Podczas gali nie zapomniano o badmintonistach, którzy świetne starty w minionym roku przypieczętowali awansem do elity polskich rozgrywek. Podsumowując rok 2015, mówimy o lekkoatletach, o piłce, nie możemy zapominać o badmintonistach, którzy wykręcili wręcz genialny wynik. Awansowali do ekstraklasy, a mając w zespole zawodników ze średnią wieku około 16 lat, także wynik jest tym bardziej nieprawdopodobny. Zasługują naprawdę na słowa uznania. No i tutaj wielkie brawa dla pana trenera Adama Bunio oraz Mateusza Czachora, bo wykonują naprawdę kawał świetnej roboty. Świetna postawa badmintonistów bezpośrednio przełożyła się na wzrost popularności tego sportu w Nowej Dębie. Obserwuję też bardzo duże zainteresowanie tą dyscypliną w Nowej Dębie. Widzę, jak wiele osób przychodzi już z dziećmi małymi, aby trenować właśnie badminton w Nowej Dębie. Szkoła bezpłatnie udostępnia halę codziennie w godzinach od 16 do 18, także każdy może z tego korzystać. Mamy wyremontowaną halę sportową, głównie właśnie pod tą dyscyplinę, pod badminton. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę do białego rana.